dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w pokoju hodowlanym, gdzie znajduje się solirud zielny. Ten pokój hodowlany znajduje się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z nami jest Pani Profesor Agnieszka Piernik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie badania prowadzi się na solirodzie? W Katedrze Geobotaniki prowadzimy różnego rodzaju badania nad solirodem zielnym. Jeden projekt mamy już zakończony. Dotyczył on optimum wzrostu tego gatunku. Te badania dotyczące optimum wzrostu, znaczy zasolenia, przy którym wzrost jest najwyższy, najlepszy, mają znaczenie między innymi dla rolnictwa, ponieważ jest to gatunek od niedawna uprawiany, nowa roślina przyszłości, uprawiany na terenach słonych, wyłączonych z użytkowania rolniczego przez właśnie wysokie zasolenie. I wyznaczenie takiego optimum umożliwia, jest taką wskazówką dla upraw tego gatunku, kiedy można uzyskać w jakich warunkach zasolenia najwyższy plon. A jakie to ma przełożenie na rośliny uprawne? Na same rośliny uprawne może nie ma, to znaczy na uprawę tego gatunku ma przełożenie, tego konkretnego, ponieważ my wiemy, że optimum wzrostu to jest między 200 a 400 milimola chlorku sodu. To się przekłada na takie jednostki używane przez gleboznawców pomiędzy 20 a 40 decysymensów. To są gleby bardzo silnie zasolone. Jeżeli zasolenie będzie mniejsze, ten gatunek będzie rósł gorzej. Jeżeli zasolenie będzie większe, to również ten gatunek będzie rósł gorzej. Także w tym zakresie można kontrolować uprawy i powinniśmy się spodziewać takiego optymalnego wzrostu największej biomasy tej rośliny. Mhm. Pani powiedziała, że ten projekt został zakończony, a jest jeszcze jeden projekt? W tej chwili pani dr Cardenas Perez otrzymała finansowanie w ramach projektu SONATA z Narodowego Centrum Nauki. Ten projekt wystartował w ubiegłym roku, a kończy się w roku 2025 i dotyczy zmiany cech funkcjonalnych w gradiencie zasolenia i jako roślinę modelową właśnie na zmianę tych cech funkcjonalnych wybrała soliroda zielnego, gdyż to jest roślina dostosowana w największym stopniu do wysokiego zasolenia, można powiedzieć, że taki komandos terenów zasolonych. Jak przebiegają te badania? Zaobserwowaliśmy, że to dostosowanie się do zasolenia może wiązać się z lokalnymi warunkami edaficznymi, glebowymi. Mamy populację ściechocinka z Inowrocławia, ale mamy też dwie populacje z terenów Niemiec. I obserwujemy różnice między tymi populacjami dotyczące morfologii, ale też cech anatomicznych, struktur ścian komórkowych, ale też ekspresji genów. Mamy nadzieję, że stworzony model w oparciu o te populacje będzie w miarę uniwersalny i powie nam, jak ta roślina ekstremalnie dostosowana do zasolenia radzi sobie, jaką ma strategię radzenia sobie w takich ekstremalnych warunkach dla innych gatunków. Pani wspomniała o ekspresji genów, to znaczy, że został wyizolowany, odkryty taki gen, który sprawia, że roślina jest odporna na zasolenie? Jest cały szereg takich genów, są też geny regulatorowe. Tutaj koleżanki badają gen SOS1 i gen NHX. I czy to oznacza, że jeżeli mamy już takie geny, to możemy zmodyfikować na przykład rośliny uprawne i wprowadzić te geny i sprawić, że te rośliny uprawne będą odporne na zasolenie? Teoretycznie tak, natomiast w praktyce my musimy dokładnie rozpoznać, za co odpowiedzialne są te geny. Czy one są skorelowane z budową ściany komórkowej, czy regulują tylko ciśnienie osmotyczne,
w jaki sposób przebiega ekspresja tych genów i czy ta ekspresja będzie, byłaby możliwa do odtworzenia u roślin uprawnych. Natomiast idea jest właśnie taka, że badając te mechanizmy, potem myślimy, że będzie można je przełożyć na zrozumienie tolerancji zasolenia u innych gatunków i stymulowanie tego zasolenia, tolerancji. Czy są już takie rośliny, które zostały zmodyfikowane genetycznie, żeby być odpornym na gleby zasolone? Tak, znane są pomidory na przykład, ryż z gatunków uprawnych, kukurydza. Tych gatunków jest cały szereg, one są ogłaszane przez agencje odpowiedzialne za rolnictwo na świecie. Natomiast to muszą być gatunki dostosowane do warunków lokalnych. A jaki ma cel takie modyfikowanie roślin pod tym względem? Zapobieganie głodowi na świecie, ponieważ kwestia Afryki, tam my się obawiamy roślin zmodyfikowanych genetycznie i nie mamy potrzeby tutaj w naszym klimacie i stosowania, natomiast dla mieszkańców Afryki to jest alternatywa zjeść zmodyfikowane pomidory czy inne gatunki, czy umrzeć z głodu. Ponieważ tam na terenach suchy, które muszą być nawadniane, to jest realny problem zasolenia. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dowiedziałam się czegoś więcej na temat tej rośliny i również badań na jej temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia.